Jak bardzo przykuwasz uwagę do najdrobniejszych szczegółów? Czy rozgryzienie optycznych złudzeń zajmuje ci dużo czasu? Za chwilę poddasz próbie swoje zdolności obserwacyjne. Za każdą poprawną odpowiedź zapisz sobie jeden punkt. Na końcu filmiku poznasz wyniki. Poziom pierwszy. Co widzisz na tym obrazku? Tak wygląda z bliska dmuchawiec. Jaka figura geometryczna znajduje się na środku obrazka? W rzeczywistości jest to idealny okrąg, choć przypomina elipsę. A tutaj, co widzisz na tym obrazku? Tak w przybliżeniu wygląda włosie szczoteczki do zębów. Który kot nie pasuje do obrazka? Ten, który siedzi odwrócony do nas grzbietem. Czy ta czerwona kropeczka znajduje się w środku czy na zewnątrz sześcianu? No dobra, to nie było takie proste. Kropeczka leży jednocześnie w środku i na zewnątrz. To kwestia percepcji. Ale prawda jest taka, że to po prostu dwuwymiarowy obrazek, narysowany w perspektywie trójwymiarowej. Więc nawet jeśli widzisz kropkę w środku kostki, nie jest to możliwe. Obraz jest płaski. A co z tymi trójkątami? Czy leżą równolegle względem siebie? Mogły cię zmylić te pochylone linie w figurach geometrycznych. W rzeczywistości jednak oba trójkąty są do siebie równoległe. Widzisz? Teraz się nieco zrelaksujesz. Co widzisz na obrazku? I masz rację, to przecięte na pół kiwi. Owoc, a nie ptak. Która linia jest dłuższa, czerwona czy niebieska? Czerwona wygląda na dłuższą, ale to tylko złudzenie. Obie mają tę samą długość. Który króliczek nie pasuje do pozostałych? Ten królik zgubił gdzieś swój nos. Czyż to nie piękny obrazek? Co na nim widzisz? To zdjęcie limonki w powiększeniu. Który koń nie pasuje do pozostałych? W przeciwieństwie do pozostałych koni o jasnej grzywie i ogonie, ten tu to gniadosz. Która linia jest dłuższa, A czy B? I masz rację, są tej samej długości. Choć linia A wygląda na dłuższą, jest to tylko złudzenie. Które zwierzątko różni się od pozostałych? Zwierzę po lewej nie ma czarnego paska na pyszczku. Co widzisz na tym obrazku? To stara, poczciwa pomarańcza. Czy znajdziesz szóstkę między ósemkami? Tu jest! Między nosorożcami ukrył się hipopotam. Widzisz go? Całkiem dobrze wmieszał się w tłum. Znajdź obrazek, który nie pasuje. Ja już widzę. To ten w prawym górnym rogu. Nieźle ci poszło. Teraz zmierzysz się z zadaniami z drugiego poziomu. Tu już kończą się przelewki. Poziom drugi. Czy zgadniesz, czym jest ta pomarańczowa piękność? Tak właśnie wygląda przekrojona marchew. Czy niebieskie linie na tym obrazku są do siebie równoległe? Trudno w to uwierzyć, ale są. To kolejne złudzenie optyczne. Czy uda ci się znaleźć na tym obrazku literę T? Tu jest! Dobrze się ukryła! Ile czasu potrzebujesz, żeby odgadnąć, co znajduje się na tym obrazku? To kawałek sushi w powiększeniu. Pycha! Która para różni się od pozostałych? Uff, to nie było zbyt łatwe zadanie. Spróbuj znaleźć ziemniaka ukrytego między tymi chomikami.
Cóż za mistrz kamuflażu! Czy zgadniesz, co jest na tym obrazku? To filiżanka czarnej kawy z cienką warstwą pianki. Jeden z tych obrazków przedstawia księżyc Jowisza, a pozostałe to patelnie. Czy zgadniesz, na którym jest ciało niebieskie? Europa, jeden z księżyców Jowisza, znajduje się w środku po lewej. Jest tylko nieco mniejsza od naturalnego satelity naszej planety. Czy te czarne linie są do siebie równoległe? Tak, są. Nie wyglądają na równoległe z powodu przecinających się kresek. Przez to, że są pochylone naprzemiennie w dwóch kierunkach, wydaje się, jakby długie linie miały się przeciąć. Który klucz różni się od pozostałych? Ten ma mniej wcięć od innych. Jejku, a co to? Czy to jest jadalne? Z całą pewnością nie. To żółta kredka w powiększeniu. Przyjrzyj się uważnie, czy boki tego kwadratu są wygięte czy proste. Kwadrat znajduje się w środku koncentrycznych okręgów i dlatego wydaje się, że jego boki są wygięte, choć tak naprawdę są proste. Dwa ptaszki na tym obrazku różnią się od pozostałych. Które? Albo nie mają ogonów, albo bardzo dobrze je skrywają. A teraz spróbuj odgadnąć, czym jest ta dziwna rzecz. To nic niezwykłego, to zwykły klucz. Czy uda ci się znaleźć cyfrę 5 między literami S? To nie było aż tak trudne, jak mi się wydawało. Czy ten obrazek jest zniekształcony? Z pewnością wygląda na powyginany, ale w rzeczywistości wszystkie linie i figury geometryczne na tym obrazku są ułożone prosto. No, trzeba przyznać, że ten poziom był momentami wymagający. Czy to znaczy, że kolejny będzie jeszcze trudniejszy? Poziom trzeci. Zgadnij, co jest na tym obrazku. To tylko pędzel. Nic nadzwyczajnego. Czy znajdziesz borsuka między zebrami? Wow, ale trudne, co? Wygląda na to, że borsuki świetnie się kamuflują. A co z tą dziwną powierzchnią? Czy to jakieś kaniony na odległej planecie? Nie, to tylko melon w powiększeniu. Jakie figury geometryczne widzisz na tym obrazku? Nie ma tu żadnych spirali. To tylko kilka koncentrycznych okręgów stworzonych z małych kwadratów. Są one tak ułożone, że oczom wydaje się, że to spirala. Czy znajdziesz węża na tym obrazku? Kto by pomyślał, że węże tak dobrze wtapiają się w otoczenie? Jakie figury geometryczne widzisz na tym obrazku? Są tu trzy idealnie proste kwadraty. Żaden z nich nie jest wygięty. Co widzisz na tym obrazku? To pyszny i słodziutki miód. Znajdź kota, który różni się od pozostałych. Ten kot zamiast trzech ma po dwa wąsy z każdej strony. A co widzisz na tym obrazku? Nie wygląda to zbyt apetycznie. To szypułka jabłka. A ta czerwona powierzchnia? Czy zgadniesz, co to? To kapsel ze szklanej butelki po Coca-Coli. Która z tych dwóch zielonych linii jest dłuższa?
Obie mają taką samą długość. To tak zwane złudzenie Ponca, które wykorzystuje fakt, że mózg interpretuje widziane obrazy w perspektywie. Ale w rzeczywistości to obraz dwuwymiarowy. Czy zgadniesz, co to jest? Bingo! To gąbka do naczyń! Znajdź konika morskiego, który nie pasuje do innych. To ten, który nie ma różowej plamki na pyszczku. Co widzisz na tym obrazku? Okej, muszę ci powiedzieć, że ja nie rozpoznałem tu makaronu spaghetti. Wow, trzeba przyznać, że łatwo nie było. Nie poszło mi chyba zbyt dobrze, ale wyniki nam wszystko pokażą. Jeśli uzyskałeś maksymalnie 15 punktów, następnym razem musisz przykuwać większą uwagę do szczegółów. Jak tylko zaczniesz więcej ćwiczyć, na pewno polepszysz wyniki. Jeśli zdobyłeś od 16 do 32 punktów, to wypadłeś lepiej niż większość uczestników testu. Masz potencjał, by stać się zawodowcem. A jeśli udzieliłeś 33 lub więcej poprawnych odpowiedzi, masz bardzo bystry wzrok. Nic nie umknie Twojej uwadze. Założę się, że w zagraconym pokoju błyskawicznie znajdziesz okulary. A skoro o tym mowa, pomożesz mi poszukać moich?